jednak się tu troszkę klei do tego żelu, te resztki lakieru, ale to tam nie będzie przeszkadzać za bardzo, możemy się tym nie przejmować i przystępujemy do ułożenia. Kontynuujemy układanie tub w tacce, padła mi bateria w kamerze na głowie. No i co? No układamy sobie to po prostu tak dalej, aż do momentu, kiedy dojdzie do naszych termokurczek. Powinno to być tak, jak to sobie planowaliśmy na początku, czyli powinno mi przyjść, tutaj powinienem układać w tą stronę te termokurczki. Okej, wychodzi to tak super. I teraz tu nie ma znaczenia jeszcze kolorystyka, w jaki sposób to układamy. Ważne jest, że jak wkładamy włókna światłowodowe, ten metalowy fragment w termokurczce, tego prawdopodobnie nie będzie widać na wideo, dajemy sobie do góry i z jego pomocą wciskamy włókno światłowodowe na dół. OK? I tak robimy z każdym kolejnym. Uwaga na pigtaile, żeby się nigdzie nie pozahaczały. OK, kolejne w dół i czwarte. Wszystkie, które dzisiaj będziemy potrzebować. OK, mamy na miejscu, bierzemy trytytkę i układamy jeszcze włókna na docelowym miejscu, tak żeby nigdzie nie wystawały poza tackę. Tu mamy wszędzie te noski takie trzymające włókna, co jest dobrym rozwiązaniem. Widzicie, wszystko się ładnie trzyma, a nasze pigtaile możemy możliwie najkrótszą drogą ewakuować z tacki. Mogłem to zrobić tutaj, ale nie zrobię tutaj za chwilę zakrętu, chociaż w teorii też bym mógł. Aczkolwiek nie wiem, czy mi to nie wyjdzie za krótkie. Przymierzałem inaczej, ale jak widzimy, wszystko mi tu będzie pasować ładnie, nawet lepiej niż było planowane, co mnie cieszy. OK, także w naszej tacce już, w naszej tatce skończyliśmy już robotę. Możemy wziąć dekielek i ją zamknąć. OK, mamy wszystko na miejscu. Patrzymy, czasem nawet trzykrotnie spójrzmy sobie, czy nigdzie żadne włókno nie wystaje poza tackę, żebyśmy go nie przytrzasnęli. I co, możemy sobie zamknąć naszą tackę i bierzemy teraz nasze adaptery. Ja wziąłem takie, które mają klapkę z jednej strony i wkładamy je na miejsce. Dodatkowo tutaj jest jeszcze możliwość przykręcenia ich śrubkami, czego my dzisiaj nie będziemy robić. Nie potrzebujemy tego, nie będziemy tym szarpać, aczkolwiek zawsze to poprawia stabilizację, bo widzicie, one tu są trochę luźne i można je dodatkowo przykręcić. Uważajcie, żeby sobie nie przykręcić, nie włożyć tego otwierającym się do góry, bo wtedy jak wpadnie nam to jakiś brud, złapie nam tackę, klapkę w ten sposób, to brud i tak się będzie dostawał. OK, mamy wszystkie cztery. Idziemy teraz na tą stronę. Otwieramy. Wywalamy zatyczki. I teraz popełniłem mały błąd, bo zamknąłem sobie tą tackę, a nie powinienem, bo nie wiem, które włókno jest do którego koloru. Ten pigtail jest czerwony, czyli on jest jako pierwszy. Czy to jest ten? Tak. Nie. Tak, to jest ten. OK, to tutaj. I on idzie jako numer jeden. No i jest trochę za krótki, czyli musimy wycofać go. Musimy się wycofać jednak z tego pomysłu i zrobić tak, jak to pierwotnie założyłem. To jest czerwony. Czerwony mamy, drugi na naszej liście jest kolor zielony i ostatni, no już tylko jeden został, więc już nie musimy szukać. I gotowe. Może jeszcze układamy sobie wszystko, żeby było cacy. A, gdzie tu idziesz? Tu się schowaj. O. Gotowe, to mamy gotowe. To tutaj troszkę odstaje, ale to w niczym nie przeszkadza. Teraz odsuwamy sobie wszystko na bok. I możemy włożyć naszą tackę tak naprawdę z powrotem do szuflady. OK, ładnie. Wszystkie nasze spawy są bezpieczne, a w razie konieczności, gdybyśmy potrzebowali czy dołożyć, czy dospawać coś dodatkowego, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie to wysunęli, pomodyfikowali, pospawali na nowo. Wszystko jest gotowe. I dodatkowo
gdybyśmy potrzebowali przespawać już istniejące włókno, które jest gdzieś tu ułożone, zawsze mamy tutaj zwinięte dwa dodatkowe zapasy, które nam umożliwią wzięcie więcej włókna. Nasza przełącznica jest pospawana, więc musimy teraz przystąpić do złożenia całej reszty w szafie. Drugą rzeczą, którą włożymy, będzie ta oto ramka, która posłuży nam do przyłączenia naszego źródła internetu. Jest to osobna tacka, udało mi się ją otworzyć. Wygląda ona w następujący sposób. Jest to inny rodzaj tacki i moją rekomendacją jest podzielić sobie zawsze kable wychodzące i kable wchodzące na osobne tacki albo na osobne przełącznice, jak według uznania. W tej przełącznicy fajne jest to, że możemy sobie wyjąć takie zatyczki i zamienić je miejscem z adapterem w taki oto sposób. Ok, my to wkładamy z powrotem, lepiej żeby nie było żadnych luk. Tu sobie powiedzmy wprowadzamy kabel ze źródłem internetu, spawamy go i tu jest wyjście naszego źródła. My zamykamy przełącznicę i wkładamy ją na docelowe miejsce. Wyobraźmy sobie, że tutaj jest kabel i my go wprowadzamy do docelowego miejsca. O, o, o. Tutaj są takie fajne zatrzaski. Na przykręconym uchwycie do tej przełącznicy będzie łatwiej. Tu mamy zatrzaski, dzięki którym możemy swobodnie sobie to wyjąć, pozmieniać co potrzebujemy i z powrotem to wsadzić. A dodatkowo ten uchwyt jest wyposażony w półeczkę, która nam ułatwi zarządzanie kablami. Tu również można trytyski przypiąć, jeżeli potrzebujemy. Tylko należy zwrócić uwagę na to, że musimy mieć tutaj odpowiednią głębokość do drzwiczek. Tutaj jest akurat w tym przypadku na styk się te drzwiczki zamykają. Teraz uchwyt na nasze splittery do światłowodu. Tutaj mamy naszą kasetkę. To również może przykręcę najpierw. Użyjemy do tego śrub rakowych, które są dostępne w ofercie naszego sklepu. Dobra, uchwyt przykręcony. Wsadzamy naszą tackę na docelowe miejsce. Jak możecie zauważyć, tutaj są też takie wyciągane klipsy, podobnie jak w przypadku przełącznicy. I działają one na dokładnie na tej samej zasadzie. Wyciągamy, jeżeli chcemy wyciągnąć, włożyć naszą przełącznicę, nasz splitter i no i tyle. Po włożeniu go na miejsce, on tak wskoczy lekko, dopciskamy blokadę i już się trzyma, już go nie wyciągniemy. I na koniec tego wszystkiego bierzemy Olta, tym razem Eponowy 8844 i dokładnie mocujemy go w ten sam sposób jak pozostałe te elementy. Wszystkie elementy są na swoim miejscu, są przykręcone, powtarzając od dołu. Na dole mamy przełącznicę światłowodową, półkę wyżej mamy drugą przełącznicę, w której mamy źródło internetu, trzeci rząd jest ze splitterami, a czwarty rząd to nasz OLT. Zrobiłem tak ze względu, gdyż pod przełącznicą mamy minimalną przestrzeń, gdzie możemy schować zapas kabla, który będzie spawany tutaj lub tutaj. I przechodzimy do podłączenia. Porty oznaczone kolorem zielonym od 1 do 8 są to porty PON. Tutaj podłączamy nasze kable, które są pospawane w tej dolnej przełącznicy. Tutaj mamy porty uplinkowe, też jest ich 8, 4 SFP, 4 SFP+. Dodatkowo jest jeszcze 8 portów gigabitowych, również uplinkowych. Całkiem sporo. A tutaj po prawej mamy port do zarządzania i port konsolowy, też do zarządzania. Tak więc podłączmy wszystkie kable potrzebne. Jako pierwsze podłączymy sobie źródło internetu do naszego OLTa. Pamiętajmy o zachowaniu zgodności kolorów. Pierwsze co wpinamy tutaj, mam troszkę za długawy ten patchcord, spróbuję go gdzieś tutaj upchnąć. Druga rzecz, wycofajmy to tutaj delikatnie. Ok, o jakoś tu się to mniej więcej mieści. Oczywiście tak nie róbcie na produkcji, tylko starajmy się dopasowywać odpowiednią długość do potrzeb. I co? Podpinamy sobie do naszego portu uplinkowego i gotowe. Następna rzecz. Skoro już mamy doprowadzony sygnał światłowodowy do naszego OLTa, czyli źródło naszego internetu, przydałoby się go jakoś wyprowadzić na naszą docelową sieć, czyli do naszej dolnej przełącznicy. Posłuży nam do tego ten splitter, czyli teraz z portu PONowego podłączamy się do splittera. Wyciągamy zatyczkę, możemy ją tu zawsze zostawić na tacce. Jakbyśmy kiedyś potrzebowali zatkać adapter, to nie będzie z tym problemu. Również sobie to układamy tutaj na naszej półeczce. To jest gotowe. Teraz nasz sygnał został zredukowany o kilka decybeli i podzielony zarazem. Więc teraz sobie podłączamy na przykład do portu numer 4. Podłączamy port numer 4. I przechodzimy, o ten kabel jest akurat prawie że idealnie dopasowany, włóżmy go tylko dobrze na tacce i on trafia do portu numer 1.
w naszej przełącznicy, czyli do koloru czerwonego. OK. Mamy to podłączone. Teraz, gdy uruchomimy Olta, a za chwilę to zrobimy, zmierzymy, jaki sygnał trafia z naszej wkładki przez nasz splitter i jaki finalny sygnał otrzymujemy tutaj na kablu. OK, więc gdy będziemy chcieli podłączyć pozostałe cztery, również to możemy zrobić dokładnie w taki sam sposób jak teraz. I wszystkie cztery żyły będą zasilane źródłem sygnału z naszego Olta uplinkowego, eponowego. Mała anegdota odnośnie Olta i rozmiaru szafy, który kupujemy. Zawsze sprawdźmy, czy urządzenia, które będziemy chcieli zamontować w naszej szafie, na pewno się w niej zmieszczą. Ze względu na półkę, która jest z przodu, musiałem przestawić uchwyty rakowe trochę do tyłu, przez co mój Olt się przestał mieścić w naszej szafie. Pamiętajmy o tym, żeby dopasowywać rozmiar szafy do rzeczy, które montujemy w środku. Nasz Olt się uruchomił. Biorę teraz miernik mocy optycznej i podłączę go do naszego splittera, aby pokazać, że to wszystko ładnie tutaj nam działa. Okay. Mamy tutaj za naszym splitterem mamy sygnał minus 4, a przed naszym splitterem, dla porównania, nie zgadzają nam się końcówki, będzie minimalnie większe tłumienie, ale mniej więcej pokaże nam to obraz, jaki jest sygnał przed splitterem. Przed splitterem mamy sygnał około 2 dB na plusie, za splitterem mamy około minus 4 dB, co nam daje 6 dB tłumienia, nasz splitter nam daje 1 do 4. Komu materiał się spodobał, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę pod filmem, do zasubskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco. Na naszym fanpage'u firmowym również publikujemy newsy, m.in. filmy, które się tam pojawiają. Zainteresowanych zakupem wszystkich podzespołów, których dzisiaj użyliśmy, zapraszam na naszą stronę internetową cdr.pl. Również w opisie pod filmem znajduje się link do artykułu, w którym są opisane dokładnie wszystkie podzespoły, które wykorzystaliśmy w filmie, razem z odnośnikami do nich. Jeżeli macie Państwo problem z doborem podzespołu do swojej sieci, zachęcamy do kontaktu z naszym działem wsparcia technicznego. Do usłyszenia!